Ukochaną książką i filmem mojej młodości był Dzień Szakala. Jej autor, Frederick Forsyth, jest do dziś dnia aktywny, pisze kolejne, chociaż dość rzadko, znakomite utwory, a czasami dzieli się swoimi opiniami jako prawdziwy i dość nietypowy dla Zachodu autorytet. Tak jest również z poglądami na temat współczesnej Polski. Sequel. Forsyth, pisarz wspaniały, opinią się dzieli o Polsce, którą nęka wciąż klika z Brukseli. Mistrz wierzy, że kraj, który nie uległ komunie i nazistom, nie będzie zgwałcony przez Unię, bo nie da się połaszczyć na byle zabawkę i pożre eurokratów wszystkich na przystawkę. Brawo, mistrzu sensacji! Już najwyższa pora na kolejną twą powieść. Tytuł: Dzień Kaczora.